Nie możesz się zawsze ukrywać, Omen. Mamy cię! Jak się dostałeś do tamtego świata? Powiedz nam! Nic wam nie powiem. Hej. Czy wszystko gra? Nie wiem, nie mogę spać. Może to tylko pies sąsiadów. Ta, mnie też coś obudziło. Pewnie stres przed pierwszym dniem w nowej szkole. Pomocy! Pomocy! Co tu się dzieje? Wszystko przez ten komiks. Nie możemy pozwolić, by to się stało. Mroczna przepowiednia. Ładna, naprawdę. Ale i tak nie taka jak stara szkoła. Ej, przestańcie. Nie liczy się budynek, tylko ludzie w nim... Nieźle. Tak, trochę szkoda, że nasza stara szkoła się spaliła. Tak. Ej, ale przecież nowa szkoła to nowy początek, prawda? A ja będę się rozwijać. Poznam nowych ludzi, nowe kluby. Będzie fajnie. No, nie wątpię w to, Dizzy. Nie wątpię. Witajcie, nowi uczniowie. Mówi dyrektor Pratt. Po pierwsze, sprawdźcie, czy macie regulamin szkoły. Też jestem tu nowy, więc w tym roku razem zajmiemy się tą szkołą. To mój okręt i nie ma tu miejsca na anarchię, dopóki ja tu dowodzę. Koniec przekazu. Koniec przekazu? Odpowiedni strój, żadnych napisów na koszulkach, żadnych głębokich dekoltów. Ej, no! O, posłuchajcie tego. Zakaz przebywania na terenie szkoły po godzinie 5:30. Nowy Diz ma to gdzieś. Ja jestem swoim panem. Właśnie. A teraz idę szukać swojej szafki. 21. No, nieźle. To moja szafka, wiesz? Chyba. Ta? I co z tego? Co z tego? To, że no, bo oczywiście jest powód, żeby... Ej, czy to nie Ellen powiedziała? Chyba tak. Chyba nawet napisała o tym książkę. A gdybyś widział wczoraj jej program, no po prostu cudo. Ej, zostaw go. Pokaż mi się jeszcze raz na oczy, a wyrwę ci flaki i zrobię z nich breloczek. Całkiem ciekawe. Dobre, nie? Co? Od teraz jesteś moim obrońcą. Ogłaszam oficjalnie, że potrzebuje pomocy. Dizzy, ten koleś chciał cię zabić. Nic mi nie jest. W ogóle nic mi nie jest. No. Świetnie. Do chrzany wstyd. Dobrze. Każdy ma już po jednym. Przechodzimy od razu do rzeczy. Więc jeśli komuś niedobrze, niech zawczasu coś z tym zrobi. Masz coś do żab, stary? Nie musisz ich całować. Chcesz czegoś, Vern? Słyszałeś kiedyś o tajnej organizacji zwanej Trupią Czaszką? Nie. Przeszkadzasz. Przeszkadzam? W czym? Mniejsza z tym. Zakładam własny... klub. To rodzaj ekskluzywnego bractwa. Możesz do nas dołączyć. Wow, to ekstra, tylko że mi to wisi. Twój wybór, ale moja grupa będzie tak jak Trupia Czaszka, ale bardziej hardkorowa. Ej, a o bractwie Trupiej Czaszki nie zrobili czasem filmu? Właśnie. A ty, Deez,
Ja? Zainteresowany? No, może... A kiedy będzie spotkanie? Wieczorem, godzina 2:00. O 8:00, koleś. Tu, w szkole. W szkole, ta... ale regulamin, nie wolno tu być po godzinie 5:30, nie? Regulamin? Nie. No! Ej, nie jest tak źle. Nie jest aż tak okropnie, jak się obawiałam. Tylko, że wiesz, coś dziwnego przytrafiło mi się w łazience. Tak? Tak. Rany, towarzy stonę. Dlaczego komiks wrócił? Też masz wrażenie, że jeszcze bardziej są do nas podobni? Tak, to fakt. Wyglądają zupełnie jak my. Co to oznacza? Dlaczego są tacy podobni? Nie podoba mi się to. Widziałam. To musiała być ona. Kogo? Ją. Violet. W lustrze w łazience. Widziałam ją. Kali, musisz się uspokoić. Nie mogę, Lens. To wraca. Ona wraca. Oboje. Czy to Dizzy? To chyba jakiś koszmar. Nie wierzę w to. Ja na pewno muszę śnić. Masz rację, prawdziwy koszmar. Nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie jest moja klasa. Mam napisane, że w pracowni, ale tu jest ich ze 20. Damy radę, okej? Nie umiem, próbuję. To jak jakiś niekończący się labirynt. Dzisiaj zgubiłam się z 10 razy i wylądowałam w pokoju nauczycielskim. Nieźle, nie? Pomóż mi. Ta, pewnie. Chodźmy. Rany. Pańskie imię? A Dizzy. Donald Stump. Tak. Dyrektor Pratt. Przyda się to panu. Mam pański numer, panie Stump. Niech pan uważa. Świetny ruch, Dizzy. Wywalenie Biblii kapitana. Spokojnie, luz. Staram się ciebie pilnować. Właśnie, Lens, właśnie. Już nie potrzebuję twojej ochrony. Jasne? Łapiesz? Cze! Hej, trzymaj się od niego z daleka. To zły pomysł. Lens, goń się! Słuchaj, Kali, to nie jest dobry pomysł. Właśnie, że jest. Musimy mu powiedzieć. Bo chcę, żeby to się skończyło teraz. I sądzę, że on wie więcej, niż po nim widać. Pierwszy numer pochodzi od niego, prawda? On musi coś wiedzieć. Może. Doyle? Możemy porozmawiać? Nie mam teraz czasu. Wieczorem wyjeżdżam i nie jestem spakowany. To jakiś koszmar. Ale musimy ci pokazać komiks. Słuchaj, próbowaliśmy ci to powiedzieć parę miesięcy temu. Musisz to zobaczyć. Lens, mówiłeś, że spotkamy się po lekcjach. Więc ten komiks, gdzie on jest? To nie takie ważne. No dobra, Sage, musimy porozmawiać. Przyjdź do mnie, jak skończysz, dobra? Pracujesz u mnie już ponad rok i czuję, że chyba mogę ci zaufać. Poza tym nie mam wyboru. Własne zoo, odjazd. To są moje zwierzątka. Rita obiecała, że się nimi zajmie, ale jak zwykle w ostatniej chwili coś jej wypadło. Tobie powierzam ich karmienie w czasie mojego wyjazdu. Okej. Jedzenie jest podpisane i spisałem, jakie porcje. Cześć, mężyku! Jesteś taki śliczny. Jak masz na imię? On nie ma imienia. Wiesz, to okrutne. Musi mieć imię. Nazwę go Łaskotek. A ty co tu robisz? Zostawisz nas? Jasne. Co jest?
Chciałem tylko wpaść i sprawdzić, co się zmieniło od czasu, gdy mnie wywaliłeś z nekromantów. Nie wyrzucałem cię. Nie byłeś na to gotów. Ta, jasne. Bałeś się, że za szybko się uczę. To wszystko. Amatorzy. Nawet nie umiesz się wystarczająco skoncentrować, by je zamknąć. Opuściłem grupę. Zajmowało mi to zbyt wiele czasu. Serio? Czego chcesz? Zakładam własną grupę. Jeśli chcesz się dołączyć. Spotykamy się wieczorem. Nie uwierzysz, co potrafimy zrobić. Nie mam ochoty dołączać do twojej grupy amatorów. A poza tym wyjeżdżam dziś na wakacje. Ta? A dokąd jedziesz? Do Egiptu. Cool! Ha! Naucz się chodzić jak oni. Von. Spoko. Miłych wakacji. Masz może mój... Powiedziałeś, że je wyrzuciłeś dawno temu. Wiesz, nie mogłem. Próbowałem, ale po prostu nie mogłem. Ja mogę. Wyrzucę je. Nie, Kalin, nie! Wiedziałeś, że się ich pozbyłeś. Straciłeś rozum? Próbowałem. Mówię ci, że nie mogłem. Bo? Bo pomyślałem, że może kiedyś odkryję, jak działa. I pewnie dlatego wrócił. To twoja wina. To przez ciebie. Sam się teraz męcz. Kali! Prawda to potęga? No tak, po prostu pięknie. Dizzy! Dizzy? Wiedziałem, że przyjdziesz. To co? Zaczynamy nasz rytuał? Dizzy, zostaw to. Chodźmy do domu. Spokojnie, Lance. Ech, Lance, co jest? Czy to nie ty zawsze chcesz znać prawdę? Zawsze żądasz prawdy? Doyle powie ci pewnie, że nie ma żadnej prawdy. Ale on nie zawsze ma rację. Doyle? O czym ty mówisz? Kto w ogóle wspominał o Doyle'u? Dizzy, chodź, idziemy. Wiesz, czym jest prawda? Prawda to potęga. Prawda jest potęga. Potęga. I dlatego założyłem to bractwo. Potęga. Dizzy, proszę cię, chodźmy stąd.
Nie ma mowy, Lens. Nie idę. Okej. Dobra. Właśnie zamknąłem drzwi siłą woli. Zrobiłem to. A ty nigdzie nie pójdziesz, Lens. Cześć. Właśnie byłam w tajemniczym pokoju Doyle'a. On ma tyle zwierzątek, co w jakimś zoo. Czy to nie dziwne? Ile się nie wie o znajomych, prawda? Jest może Lens? Lens gdzieś poszedł. Mówił, że tu będzie. Co się z nim dzieje? Sage, jestem trochę zajęta. Dizzy, muszę go szybko znaleźć. A, jest na jakimś spotkaniu. Kto, Dizzy? Vern, słyszałam, jak mówił o tym Doyle'owi. Gdzie jest Sage? Chyba w szkole. Okej. To gdzie jest Lens? Chodź ze mną. To się będzie tutaj działo. Ci dwaj nowi, Dizzy i Lens. Hej, hej, hej. Nie, nie. Lens, nie. Nie licz na mnie. Dobra, Dizzy. Otworzę teraz drzwi. Masz 30 sekund, licząc od zaraz. Potem pozostali zaczną łowy. Jeśli unikniesz złapania do północy, staniesz się oficjalnie członkiem śmiercionośnych kruków. Śmiercionośne kruki? Ty, Vern, ty sobie żartujesz, prawda? To zwykła żenada. Masz 30 sekund. Gotów? Start. 29, 28, 27, 26, 20. Nie da rady. Złapiemy go w minutę. Pewnie, bo wy jesteście tacy sprytni. Ma już niewiele czasu, więc się pośpiesz. 18. Dizzy, tam jest... pułapka! Dizzy, zaczekaj! Stop! Plątujesz mnie coraz bardziej. O nie, to nie jest warte mojego wpisowego. Rusz się! Jesteś takim idiotą! Ruchy! Tam są! Wróć ich! Mamy was, chłopaki! Mamy was! Czemu nie wyszedłeś, jak prosiłem? Przecież nikt cię nie prosił, żebyś przychodził, Lens. To, że znasz mnie od zawsze, nie znaczy, że możesz mną pomiatać. Nie pomiata. Właśnie, że tak. Idiota. Tak? Tak, kompletny idiot. No. Świetnie, Lens, no pięknie. Dawaj, chcesz? Lens, dawaj. Chcesz dawaj to zrobić, tak? Tak. Tańcz, Lens, no jak ci zagrają. Tak, jestem Dizzy, patrz na moje głupie loczki. Tak, właśnie twoje głupie loczki, tak. Jeden na jednego? Tak, jeden na jednego. No to chodź. Nie strasz mnie, skąd wiesz, że Lensowi coś grozi? Sage, zaufaj mi, dobrze? Tu nie ma nikogo, ciemno! Lens, zginiemy tu! To moja wina. Możesz się zamknąć! O Boże, nie robiłem tego! Czego? Tego! Ha!
Musimy uciekać! Rozwaliliśmy kotłownię! No, uciekamy! To nie jest dobrze. Prawie rozwaliliśmy szkołę. I Pratt tam był. A jeśli nas widział, zgładzi nas. Zabije nas. Okej. Nie panikuj. Co się dziś stało? Tak. I skąd wiedzieliście, gdzie jestem, co? I skąd wiedziałaś, że im coś grozi? Bo wiecie, zachowujecie się dziwnie. Chyba powinniśmy wam coś powiedzieć. My chcemy wyjść. I wkrótce znajdziemy drogę. Na zlecenie Jetix i Z-Tekst. Dźwięk Iwo Dowsilas. Montaż Mirosław Gongola. Tekst polski Anna Hajduk. W polskiej wersji wystąpili Anna Walkowiak, Piotr Polak, Mirosław Kotowicz, Maria Suprun, Agnieszka Uchrońska, Piotr Warszawski, Artur Święs, Mirosław Najmert, Magda Korczyńska, Anita Sajnuk, Grażyna Bułka, Wojciech Szymański, Ziemowit Pędziwiatr, Dariusz Stach i inni.